Cześć, siemanko, witajcie u mnie na kanale, Szymon z tej strony. Kolejny odcinek przeczytany z biblioteki. Empireum, słowo, którego nie umiałem wymówić podczas omówienia którychś tam zapowiedzi. Wydawało mi się to niewymawialne. W każdym razie teraz już się nauczyłem, czyli Empireum X-Men. Jest to kolejny komiks, który wypożyczyłem w Księżycy Beskidzkiej, w Bielsku Białej, w Bibliotece Głównej. Jest tam sporo komiksów z X-Menami, z mutantami, więc tam można sobie je pożyczać i czytać. Standard Malware Fresh, czyli miękka okładka ze skrzydełkami, grzbiety białe z oznaczeniem Marvel, tytułem i generalnie tutaj postać akurat jest to Magik. Z tyłu tak to się prezentuje. I za opis rośliny versus zombie. No właśnie. I to jest takie kluczowe w tym całej historii. Ogólnie rzecz biorąc, jest tu mnóstwo scenarzystów, mnóstwo rysowników, i to zazwyczaj mi przeszkadza, to od razu powiem. Natomiast w tym komiksie nie, bo w mojej opinii ten komiks w ogóle nie jest na serio. No, nie jest na serio, ponieważ mamy miejsce, tu chyba była mapka gdzieś pokazana, że dzieje się to na Genoszy. Na Genoszy, gdzie z jakiegoś powodu, nazwijmy to ogólnie, pojawiają się zombie. I przypadkiem na tej samej wyspie, na tym samym miejscu jest inwazja obcych roślinek. Humanoidalnych roślin, no tych tutaj dziwnych, czy nie wiem jak oni się tam nazywają. Inwazja Kotario. Kotati, przepraszam. Nie ma to większego znaczenia. No i zaczyna się, że docierają do zombie. I w tym momencie zaczyna się jazda bez trzymanki i ta historia, może ktoś powiedzieć, że ogólnie nie ma sensu, to bo to nie jest historia głęboka, potężna, ambitna i tak dalej. Nie, to jest po prostu taka klasyczna rozwałka. I trzeba podchodzić do niej z przymrużeniem oka, no bo jeżeli stykają nam się zombie, które co do zasady są ludzkiego mięsa, pożerać mózgi i tak dalej. No tak działają filmy, komiksy, książki, w ogóle zombie w popkulturze. To jak znaleźć mózgi w roślinach? W to wszystko wplątują się ogólnie rzecz biorąc jeszcze X-Meni i tajemnicza drużyna staruszek, która ma swoją własną motywację. No i ogólnie rzecz biorąc dzieje się sporo, akcja, walka i tak dalej. Komiczne sceny, komiczne motywy i ogólnie rzecz biorąc, ja przy tym komiksie bawiłem się przednio. Zaskakująco. I pod tym względem ja go mogę polecić. Tylko trzeba wziąć poprawkę, że trzeba przynajmniej parę rzeczy wiedzieć. Pierwsza rzecz to niestety tutaj nie ma tej okładki, jest tylko okładka X-Men Świt X, tą drugi. Ja go tutaj mam pożyczonego, ale jeszcze nie przeczytałem. Ale tutaj wam pokażę, to jest istotne. Ponieważ, żeby do końca chociaż troszeczkę wiedzieć, o co chodzi z mutantami, ze statusem mutantów w Empireum X-Men, przede wszystkim trzeba znać ten komiks. Root X, Potęga X. Bo to jest najważniejszy komiks, który ustawia cały ten świat mutantów obecnych, świat X-Menów. Później oczywiście można czytać te pierwsze tomy, czyli New Mutants oraz Świt X, X-Meni tom pierwszy, żeby wrócić do Empireum. Przy czym ja nie czytałem tego głównego eventu. Fantastyczna czwórka i Avengers chyba taki miała podtytuł. Zresztą powinien być w rozpisce. Nie, po prostu jest Empireum. Ale tam wiem, że tam była fantastyczna czwórka. Generalnie tam podobno była ta inwazja tych roślinek. Tutaj wiemy, że jest. Po prostu. Trwa inwazja. Jedni spotykają się z drugimi, czyli spotykają się zombie kontra rośliny. Tak jak tutaj było fajnie w opisie. Do tego wplątują się w X-Meni i się dzieje. I się dzieje klimatycznie, śmiesznie, zabawnie. Ja w paru momentach naprawdę się uśmiałem. Szczególnie jak pewnego rodzaju urok został rzucony na Warrena Worthingtona III, czyli na Angela. Jak polecam ten komiks? Nie polecam go natomiast czytać jako samodzielny, nie wiedząc nic o tym, co się dzieje obecnie w statusie X-Menów. Natomiast jak już mamy ogólną taką wiedzę, co, gdzie i dlaczego, gdzie X-Meni wyemigrowali, czy że mają własne państwo, Krakoa i tak dalej, to w tym momencie komiks jest jak najbardziej przystępny.
Napiszcie mi w komentarzu, czy znacie tą pozycję, czy wam się podobało, czy planujecie wypożyczyć. Jak chcecie wypożyczyć, zachęcam do odwiedzenia Biblioteki Głównej, Księżnicy Beskidzkiej, w Bielsku Białej, przy ulicy Słowackiego, Empireum X-Men jest i też te komiksy, które pokazywałem tutaj, czyli te trzy wcześniejsze i ten też. No, jak widzicie, mam też biblioteki. Dobra, to by było na tyle. Do następnego razu. Cześć!